Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World, przegląd Forda Focusa R500 chyba, nie pamiętam dokładnie nazwy. W każdym razie jeszcze go nie zdobyłem. Okej, okay. Specjalista do tuningu po zainstalowaniu 500 części do tuningu wizualnego. O kurde, nawet Marusia z tymi feriami fajnie wygląda. Ale wolę standardowe. Cia. No i teraz nie pozostało nam nic innego jak odebrać upragnioną nagrodę w postaci Forda Focusa. O, coś się tu zlagowało. Wow. Okej, okay. Nagrody oczekujące. Ford Focus RS. Coś mi się pomyliło z R500. To jest po prostu Ford Focus RS. Cia. Zobaczmy, jak nasza Fordzina wygląda w moim garażu. Ciach. Ciach. Kolekcjoner Fordów 6 na 10. O, jeszcze mi trochę brakuje. Ford Focus RS. Wygląda w ten sposób. Jestem ciekawy, jak jeździ. Wygląda świetnie. Widziałem go w rzeczywistości, zielonego całego. To jest po prostu mega samochód. A dźwięk silnika to jest naprawdę, rozwala klatę od razu. Tak buczy. To jest zajebiste auto. Ale to jest Need for Speed World. Tutaj nie zawsze to, co jest zajebiste w rzeczywistości, jest zajebiste. Więc no cóż, włóżmy jakieś części, powiedzmy Americona. Starczy mi kasy, chyba będę miał akurat na styk. Tak zróbmy. To silnik Americona. Ciach. Turbo Americona. Ciach. Przekładnia Americona. Ciach. Awansowałem tu bez. Zawieszenie Americona. I hamulce Americona. Oraz opony Americona. Mam 553 punkty na statystyce ogólnej. Zostanie mi 8000 gotówki z tego mojego przerabiania. No i co? Zaczynajmy jazdę. Brzmi... Wow. 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 Kurde, znowu mi się wyłączył filtr społecznościowy. Dlatego będę miał takie... Ach, nie cierpię tych lagów bez kitu. Jest spowodowane doczytywaniem się malowań na samochodach wszystkich graczy, których spotykam na drodze. Reszty, ale lagi, nie cierpię tego. No i dobra. Czyli tak, brzmi bardzo fajnie, wygląda świetnie. Skręca. Nie najgorzej. Chociaż sporo prędkości chyba traci na zakrętach. Tak mi się wydaje przynajmniej, na pierwszy rzut oka. Ale zobaczmy, rozpędźmy tą bestię. Zobaczymy, ile nim osiągnę. Właściwie tutaj nie powinno się mierzyć prędkości maksymalnej. Ale spróbujmy go rozpędzić w ogóle. No cóż, przyspiesza nie najlepiej. Niestety. O, przy wyższych prędkościach nawet fajnie się trzyma drogi. No, skręca przy wyższych prędkościach bardzo ładnie, naprawdę. Bez kitów, super trzyma się drogi. Ale okej. Pojedźmy sobie jakiś wyścig. Co powiecie na Silverton Way. Ciach, multiplayer, zaczynamy. Mam już 2900 punktów. Nieźle. I kogo tu mamy? O, Mitsubishi, Audi, Mazda RX-8. Mazda RX-8 będzie moim najgroźniejszym rywalem i chyba z nią przegram. Mój Ford Focus nie jest nawet wymaksowany w klasie B. Nie mam w nim totalnie nic poza rejestracją Revant, czyli zdobycz nagroda. No i nitro też jest tutaj słabe. Niestety, a zresztą czego się tu spodziewać? W końcu to Ford. Wow.
Wydaje mi się, że to byłby dobry rywal dla Mitsubishi Evo 10 i tego typu właśnie samochodów. To jest, myślę, że półka właśnie z tych wozów. Paradoksalnie przyspiesza, o, słabo. No i ten skręt nie jest aż tak bardzo dobry. Zobaczymy, czy uda mi się tą Mazdę dogonić. Okej. Poradziłem sobie jakoś z tamtą częścią wyścigu, która jest dosyć ciężka. A teraz będzie najcięższa sprawa, bo będą ostre zakręty. A po wyjściu z których będę potrzebował dobrego przyspieszenia, którego niestety w Focusie nie mam. Myślę, że przyspieszanie to jest gdzieś tak, ja wiem, na poziomie 2,5 gwiazdki. Coś takiego, jak ja to zawsze oceniam w skali na 5 gwiazdek. Repeat, no, ciężko tutaj. Naprawdę ciężko jest dogonić tą Mazdę, która jest przede mną. Mazda to jest najlepiej chyba przyspieszający wóz w klasie B. Ale i tak Ford Focus to jest wóz, który wygląda jak dla mnie, no, zajebiście. Na pewno będzie to jeden z moich faworytów pod względem właśnie wyglądu. Okej. Ciach. Nic tam szczególnego nie wygrałem. Jeszcze raz zobaczymy sobie go dookoła, tego Forda Focusa. Czyli tak, sprawdźmy teraz może prędkość maksymalną na częściach Americona. Myślę, że to będzie gdzieś tak około 280 km na godzinę? Coś takiego, jak myślicie? Coś takiego może być. Wyglądają efekty nitra. Okej. 250. Tutaj elegancko. No przy wyższych prędkościach naprawdę bardzo fajnie trzyma się drogi i skręca. 280. 287. To nawet całkiem nieźle. A wiecie co, mam ochotę go stunigować. Może mam... Nie, no w sumie nie mam aż takich dobrych części, żeby go wymaksować w klasie B, ale może uda mi się trochę podnieść jego statystyki. Zróbmy tak. A tu część, jakiś silnik Norseta. Co mi to? O, w sumie bardzo podnosi mu staty. Jakiś tam Richtera Turbo, Kestrela skrzynia biegów. Ciach. Zawieszenia nie mam w ogóle. I hamulce Ultra mam. Też mu niewiele dają, bo to są bardzo słabe hamulce. Mam jeszcze hamulce Ventury, to już są bardzo dobre, ale mi ich szkoda, więc tam gorsze Ultra. Jeszcze opony, opon nie mam żadnych już w magazynie. Także jeszcze nie wymaksowałem. 570 prawie punktów na statystyce ogólnej. Sprawdźmy prędkość maksymalną teraz. Wyścigów tu nawet nie ma co jechać, bo Focusem raczej nie mam szans, nawet w klasie B. W klasie C tym bardziej, ponieważ od razu się w wsadzeniu praktycznie kilku części od razu się tuninguje do klasy B, więc myślę, że w klasie C i tak można mieć Toyota MR2, więc Focus nie ma raczej szans. Ok, zobaczymy, jak teraz prędkość maksymalna mi się podniosła. 290, 2 km na godzinę. To nawet całkiem sporo. O 5 punktów? Dobrze mówię, 5 punktów. W takim razie pojedźmy sobie jeszcze jakiś wyścig. No i dobrało mi tu przeciwników. Naprawdę super. GTS-y, Aventadory. A ja moim Focusem. No cóż, tak działa teraz matchmaking. Kiedyś działał trochę lepiej. Kiedyś, całkiem niedawno, jakieś pół roku temu. No może nawet przesadziłem, nie pół roku, a z... Może pół roku? W sumie pół roku temu to był już styczeń. Prawie. Okej.
I... No cóż, raczej z tymi paniczami nie mam szans. Nie wiem, czy rozpędzę się w ogóle tu do prędkości maksymalnej. Raczej powątpiewam. Jak widzicie, przyspieszenie to jest naprawdę... Wow, what the fuck, man? Co to było? Okej. What is up? Jeszcze nie jestem wczuty w jazdę tym samochodem, ale już mogę co nieco o nim powiedzieć. Jest to na pewno słabiak. Co prawda teraz mam bardzo mocnych przeciwników, ale to i tak nie zmienia faktu, że w klasie B, w ogóle nie wiem, czy w jakiejkolwiek klasie mam z nim, znaczy tym samochodem, szansę coś zdziałać. Udało mi się jakimś cudem, ja w ogóle nie wiem, co się stało podczas tego wyścigu, jakimś cudem zdobyłem pozycję trzecią. Wygrałem żółte zabarwienie. Gites. No to co, sprawdźmy sobie teraz części wizualne do Forda Focusa RS. No i sprawdzamy. Sklep. O! Mam jeden bodykit za kasę z gry. Cholera, nie mogę go sprawdzić teraz. Mamy za busty takie coś. Sporo nawet tych bodykitów jest. O, takie coś. Takie coś. To jest chyba dragowy bodykit. Niespecjalnie mi się podoba. Ale ten jest nawet fajny, moim zdaniem. Chociaż Ford Focus RS sam z siebie wygląda super, mówię wam. W rzeczywistości go widziałem. O, zajebisty po prostu. No i spoilery. Spoilery wyglądają tak. Chyba zwykły jest najlepszy. Żeby także go wyciągnąć. Ale standardowy jest taki, jest bardzo fajny moim zdaniem. Ciach. Sprawdźmy jeszcze, czy są maski. Maski są nawet dwie. Takie coś. I takie coś. Także w sumie sporo możemy tutaj pozmieniać sobie, jeśli chodzi o części do tuningu wizualnego. Myślę, że fajna sprawa. No, myślę, że też zrobię coś takiego, bo widzę, że ten Focus RS ma duży potencjał pod względem właśnie tuningu. I myślę, że zrobię coś takiego, że jak już go sobie wykoksuję, to sprawdzimy, jak się będzie spisywał na właśnie wyścigach, czyli zrobię po prostu odcinek w praktyce o Fordzie Focusie, mam taki zamiar. Ale zanim zdobędę odpowiedni pakiet części, myślę, że minie trochę czasu. Także zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Obecnie Ford Focus jest nawet za IGC w cenie 850 tysięcy gotówki oraz za boosty w cenie 1740 gotówki. A, speed boostów, tak jest. Gotówka, speed boosty, co za różnica, co nie, panowie i panie? Czyli tak prezentuje się spadowa. Czyli tak prezentuje się tu fajnie pomalowany. Co on z tym? Aha, to jest ten, ta naklejka. Czyli jeszcze raz, tak właśnie prezentuje się osiągnięciowy Focus RS. Mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż może trochę przytudzałem tym razem. No cóż, dziękuję wam za wyświetlenie bardzo gorąco i zapraszam ponownie. Trzymajcie się, na razie, cześć.